w Polsce sadzimy około 3 miliardów drzew rocznie, a wycinamy około miliarda, więc argumenty o tym, że Polska zostanie pustynią, są oczywiście bezpodstawne. Ustawa jest bardzo dobrze zabezpieczona przed nadużyciami. Ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia tego roku, czyli już prawie 2 miesiące temu. Wszystkie zarzuty są albo bardzo płytkie, albo są po prostu kłamstwami, więc możemy sobie zadać pytanie, o co chodzi w tym całym zamieszaniu. Mamy podstawy, by sądzić, iż cały szum, który powstał wokół tej sprawy, nie ma za zadanie ochrony przyrody, lecz wywołanie jak największego zamieszania wokół rządu Prawa i Sprawiedliwości. A więc jako Młodzież Wszechpolska i mieszkańcy Białegostoku wzywamy posła Nowoczesnej Krzysztofa Truskolaskiego do debaty na temat tej nowelizacji. Wypowiada się on, iż nowelizacja była nielegalna, ale sam niezgodnie z prawem blokował mównicę sejmową. Zamiast zajmować się problemami mieszkańców województwa, zajmował się czysto politycznymi tematami, takimi jak na przykład afera Misiewicza. Zamiast pracować merytorycznie dla Polski i Polaków, odbywał podróże po świecie, które czynią go trzecim najdroższym posłem tej kadencji. Jeżeli pan poseł zgodzi się na debatę, będzie to oznaczało, iż naprawdę zależy mu na ochronie przyrody. Jeżeli jednak nie zgodzi się na debatę, będzie oznaczało to tyle, że to po prostu kolejna zagrywka, która ma za zadanie skłócić Polaków. Dziękuję. A dlaczego używacie tylko posła Truskolaskiego? Bo posłowie Platformy Obywatelskiej nie wypowiadali się krytycznie o nowelizacji. Tak, wypowiadali się krytycznie. Wzywamy go dlatego, iż no nie jest on zbyt częstym gościem tutaj na Podlasiu. Odbywał on spotkania w Siedlcach, we Wrocławiu, w Białymstoku. Ostatnie spotkanie było kilka miesięcy temu, więc myślimy, że to jest dobry czas, żeby w końcu spotkanie odbyło się także tutaj. Dobrze. I drugie pytanie. Rozumiem, że jesteście przeciwni zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości, że jednak ponownie ustawa będzie zmieniona. Tak, oczywiście. Uważacie, że to, co jest teraz, jest ok? Tak, tak, uważamy, że ta ustawa jest dobra. Dobrze, to jeszcze się zapytam, jak miałaby wyglądać ta debata od strony organizacyjnej? Jesteśmy gotowi na wszelkie propozycje pana posła. Zgodzimy się na jakąkolwiek formę debaty, może być to oksfordzka, może być na uniwersytecie. Chcemy, by była publiczna. To jest nasze jedyne takie wymaganie. Ale to poseł będzie organizował, czy nie? Możemy zająć się organizacją, możemy to oddać posłowi, zależy jak mu będzie wygodnie, my zgadzamy się na wszystkie warunki. A czy formalnie też wysłaliście jakieś pismo do biura poselskiego? Nie, jeszcze nie wysłaliście. Ale wyślecie właśnie tutaj, planujemy. Planujecie wysłać, dobrze. A jeszcze o tej wypowiedzi, że ustawa jest nielegalna, to posłów co miał na myśli coś? Było wyjaśnione, bo ja nie wysłyszałem. Prawdopodobnie chodziło mu o to, iż ta ustawa była na sali kolumnowej przygłosowana. Podczas protestu Nowoczesnej, posłów i opozycji na sali sejmowej. Czyli tak, może tutaj już podsumujmy pewne rzeczy. Poseł twierdzi, że ustawa była głosowana nielegalnie. Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się, czy jeszcze nie wprowadzać do niej jakichś poprawek. A wy jesteście za tym, żeby ona została w takim kształcie, w jakim była pod koniec grudnia głosowana? Tak, uważamy, że ta ustawa jest dobrze opracowana. I nie widzimy żadnych zmian, które należałoby w nich wprowadzić. Ja chciałem spytać, czy nie obawiacie się, że wyborcy się od was przez to odwrócą? No bo w Białymstoku powiedzieć, no, że ktoś jest przeciw zieleni, no to jest bardzo ryzykowne, no bo większość społeczeństwa twierdzi, że każde drzewo, nawet na osiedlach, jakieś pojedyncze drzewa trzeba chronić, że nie można nic wycinać całkowicie. Tak jak wspominał tutaj kolega Karol Pruszyński, ustawa dotyczy posesji prywatnych i przedstawił statystyki, ile w Polsce drzew się sadzi, ile w Polsce drzew się rocznie wycina. No ale żeby wyrosło, to trzeba parę lat, nie? No dokładnie, no ale praktyka pokazuje, że w Polsce ta polityka zarządzania drzewami, terenami zielonymi jest jak najbardziej słuszna i to nie jest zasługa żadnego rządu, tak? To jest
wypracowane przez nas jeszcze po wojnie. Zaczęło się to masowe sadzenie lasów, żeby nadrobić ten stan, który został no, bardzo drastycznie nadszarpnięty podczas wojny. Także, a techniczne rzeczy, jak ścięcie drzewa, które blokuje budowę bramy, czy zagraża życiu mieszkańców tej posesji, no to są kurioza, tak? Poza tym to jest stricte ustawa, która przywraca wolność i godność obywatelowi, ponieważ obywatel nie czuje się w roli petenta, gdzie na własnej posesji musi iść do urzędu i prosić, uprzejmie prosić o wycięcie jednej tuli, którą sam wcześniej posadził, tak? No.